Generalnie nie chciałbym być prezydentem. Rozumiem. To co by nie pan... chciałbym być politykiem, jestem sportowcem, trenerem, nauczycielem i jestem radnym tak zwanego przypadku, może chcąco niechcący. Myślałem, że coś będę miał wpływ, a niestety byłem, jestem bezpartyjny i nie miałem wpływu na to, co działo się przez te cztery pierwsze kadencje. W tej kadencji troszeczkę zaczyna mieć wpływ, ale tylko dlatego zaczyna mieć wpływ, ponieważ zacząłem działać w koalicji z PO. Rozumiem. Także zaczynam mieć wpływ w takim sensie, że wiem, co się dzieje, jak się można wdrażać, jak się wdrażają, w jakich sytuacjach, jakie braki, jakie błędy, jak i tak dalej, bo to się wtedy koalicja, która rządzi w tym czasie w mieście, to ona steruje wszystkimi rzeczami, które się dzieją w mieście. Tak, oczywiście. To nikt inny. Oczywiście, ale no, gdyby pan miał wpływ, to właśnie taki bezpośredni, to... Na pewno ze sportem, dzieci i młodzieży przede wszystkim. Zmieniłbym całkowicie wprowadzenie struktury sportu szkolnego. Wróciłbym do SKS-u. Nie żadne kluby sportowe, UKS-y i tak dalej, tylko SKS-y. Dać nauczycielom więcej możliwości, godzin pozalekcyjnych prowadzenia SKS-u. Bo to jest taką wykładnią, bo w kluby sportowe nie sprawdziły się z tego powodu, w mojej to opinii, z tego powodu się nie sprawdzają, ponieważ w klubach się ćwiczy jedną dyscyplinę. Klub sportowy prowadzi albo piłkę ręczną, albo piłkę nożną, albo jeszcze coś tam, a SKS powinien wziąć pod uwagę, że całość, rozpiętość, bo to dziecko szykuje zainteresowanie dopiero, do sportu, wyłapywać talentów i tak dalej. To jest największą bolączką w ogóle w Polsce i w Ciechanowie także, chociaż prezydenci wszyscy robią, że dają pieniądze na powstałe klasy sportowe, też nie zdają egzaminu według mnie, chociaż będzie to kontrowersyjna wypowiedź, ale też nie zdają. Klasa sportowa jest, co z tego, że gonimy, jak nie ma innych rzeczy, które na przykład stadionów, bieżni, gdzie nie można prowadzić czwartków lekkoatletycznych i przesiewać i zachęcać młodzież do uprawiania dalszej takiej pięknej dyscypliny, jak jest lekkoatletyka. To jest oparte, szkolnictwo i sport oparty jest na lekkoatletyce. To jest wielką bolączką Ciechanowa i my tutaj tworzymy taką kolekcję z nauczycielami wychowania fizycznego, którzy są także radnymi. Jeden z moich wychowanków, nie będę mówił kto, możecie się sami domyśleć. Mogę tylko powiedzieć, że walczymy o ten stadion i już pan prezydent jest skłonny wystosować jakąś sumę pieniędzy i ten bieżnie i skocznie i ten stadion lekkoatletyczny. Z pewnością by się to przydało. Jeszcze chodzi o sport, to w ogóle struktura musi być program modernizacji i rozwoju sportu szkolnego. Powinien ten program bazować na w dalszym etapie na 3-4 lata, na 5 nawet lat rozwoju. Powinna być baza, mamy dużą piękną bazę sportową, mamy niesamowite rzeczy, które inne miasta nie posiadają. Tylko trzeba by było zainwestować, wykorzystujemy tego potencjału, a to co idzie za tym? Że są działacze, są kluby sportowe, na przykład teraz piękny klub powstał, odrębnił się klub Orka się podzieliła na kluby, następny klub pływacki, powstał klub pływacki, który się rozwija. Trzeba pomóc, nie dać, to rodzice płacą. Moją taką, bo ja jestem starej generacji sportowcem, ja ćwiczyłem za darmo, nigdzie żadnej prowizji nie mieliśmy, ale i także nie płaciliśmy za to. Teraz kluby wymagają opłat. Taekwondo na przykład, pływacy, oni muszą rodzice to wszystko, a piłka nożna nawet. I to jest w tych dzisiejszych czasach jest taką hamulcem dla dzieci biednych, którzy są utalentowani. Tak, mają potencjał. Mają potencjał, ale nie można ich wychwycić. Ja na przykład prowadziłem teraz grupę, do wakacji prowadziłem grupę dzieci utalentowanych, bo chciałem ze szkoły niektórych z dwóch szkół powyłapywać. I oni przychodzili chętnie na te zajęcia i jest dużo talentu. Tylko co teraz, to dziecko jest biedne, matka nie da 60-100 zł na treningi do klubu, nie? Bo są i nadaje się do lekkoatletyki, do ciężarów, do tego, no w ciężarach jest za darmo, także jeszcze można tego, ale na przykład
przykład w innych klubach pływackich, czy piłki nożne, czy jakieś tam inne, co, to oni muszą opłaty dzieci, żeby trenować. Natomiast jedną ważną rzeczą jest, do której chciałbym wrócić, to jest to, że atmosfera na rozwój sportu szkoły dzieci i młodzieży u nas jest. Tylko ktoś musi ten program opracować i jest, są ludzie w Radzie, którzy, ja już ich tam namawiam i oni sami chcą dążyć. Są nauczyciele wychowania fizycznego, dwóch chłopaków, którzy dążą do tego i oni są z PO i ja ich wspieram. Będzie ten program i dopiniemy do tego, do końca tej kadencji będzie ten program już naprawdę tego. Także jeżeli chodzi o sport, tak jak powiedziałem, jest jeszcze dużo do zrobienia w sporcie szkolnym. Wtedy by były bardzo duże wyniki, bo słuchajcie, w każdym miejscu jest talent. Tylko trzeba go umiejętnie wyłapać i puścić go drogą. Poprowadzić. Także i w piosenkarstwie, także i w różnych dziedzinach typu biologia, chemia, ale i w sporcie. W sporcie przede wszystkim zależy to od pierwszego trenera, od pierwszego nauczyciela, który się poświęci, który poprowadzi. Później odpowiednio zaszczepi psychikę tego dziecka, bo to trzeba zaszczepić psychikę, mentalność, żeby ono zakochało się w tym danej dyscyplinie sportowej. Ale żeby to było, on musi, to dziecko musi być naprowadzone, zachęcić. A jeżeli chodzi o inne sprawy w Ciechanowie, typu rozbudowy ulic, to sami widzicie jak jest. Rozwija się, co się rozwija. Ja się na... A ja sobie może panu przerwę. Tak. A place zabaw, co pan sądzi o placach zabaw? To są słuszne inwestycje w mieście? Znaczy, place zabaw wszyscy ludzie chcieli. Ludność domaga się placu zabaw, ponieważ one są potrzebne. Są potrzebne, bo jednym takim przykładem, gdzie są potrzebne i dużo później mówiło się, że niepotrzebnie robią przy na Kraszewskiego ten plac zabaw przy siłowni. Przecież on jest oblegany, a mówili, że nikt nie będzie przychodził. Bardzo dobrze zrobiono, że tam jest boisko do siatki plażowej. Myśmy też tam korzystamy z tymi dziećmi. Tam przychodzą całymi rodzinami, mogą pójść na siłownię, mogą pójść na salę tam zobaczyć, mogą pójść na basen. To jest zachęta tych dzieci poprzez wizualizację, zapoznanie się z obiektami. W jednym miejscu. Jest bardzo to dobry pomysł. Tylko jeszcze jako sportowiec, jako wyczynowiec, jako metodyk techniki ćwiczeń, metod ćwiczeń, uważam, że te przyrządy, które są tam dla starszych ludzi, one nie zdają egzaminu. Ktoś zrobił te przyrządy bezmyślnie, to są takie przyrządy, gdzie są rehabilitacyjne chyba. Jak ktoś ma biodro chore, tak, to tylko sam ruch, one tam nie zdają egzaminu, w ogóle nic nie rozbudowują, czyli źle zrobione. Ja uważam, że nie nadają się, ale to nie wina, nikogo nie wina, po prostu ktoś miał taką myśl i chciał to zrobić i dobrze, że chciał. Tylko ja uważam, że powinny być inne przyrządy, ktoś powinien inaczej to wymyśleć. I jakieś takie może bardziej ogólne, ogólne, tak? Ogólne i inaczej te urządzenia zrobione, które by stawiały opór jakiś minimalny, a nie siło bezwładności, które to nie daje nic praktycznie. Siła bezwładności tylko rozszerza stawy, robi jakieś rozciągnięcia i tak, ale tak naprawdę mężczyzna jak przyjdzie albo ktoś, to powinien oddziaływać siłowo poprzez stymulację tętna i tak dalej, spalania i nie wiem, taka różne rzeczy. I te place zabaw są potrzebne, ale potrzebne są w mieście jeszcze jest dużo, dużo różnych innych rzeczy, których dla ludzi na przykład biednych, ubogich, emerytów. Wspomnę tylko o tym, że taki emeryt idąc do apteki wydaje 300 zł na leki. Ja sam wiem, bo sam jestem też kontuzjowany po ciężarach i mam kontuzję biodra i kręgosłupa. Także wiem, ile kosztują leki, rehabilitacja ile kosztuje i tutaj należałoby mimo wszystko jakoś skolidować tę służbę zdrowia naszą, ciechanowską, żeby pomóc dla tych ubogich ludzi korzystać, no nie wiem, ale to z tej emerytury, żeby oni spokojnie wyżyli w Ciechanowie. Tym bardziej, że te śmieciowe teraz poszły, ale miasto, myśmy walczyli o to, żeby miasto będzie pomagać dla ludzi ubogich, które nie będą przekraczać ileś tam sumy zarobków. Miasto będzie dokładać do śmieci i oni będą mieli za darmo te śmieci.
Myśmy o to wystąpili i pan prezydent jest przychylny do tego i tak będzie. Także w sumie ludzie narzekają wszędzie. Ja jestem bezpartyjny. Jestem, pochodzę z rodziny patriotycznej. Bliżej mi jest do tych ośrodków patriotycznych i to radykalnych nawet powiedziałbym. Natomiast chciałbym powiedzieć jedno, że każdy rozwój, obojętnie jakby nie był, jest potrzebny dla Ciechanowa. Każda inna inicjatywa choćby zatrudnienia, najmniejsza jest potrzebna. Tu jest brak, rok do pracy mamy dużo, a brak jest miejsc pracy. Kiedyś, może jakiś pomysł na ściągnięcie inwestorów? Ale to było starania. Pan prezydent nam, myśmy to wystąpili do pana prezydenta, pan prezydent nam dał całą swoje inicjatywy przez parę lat, jak chciał ściągnąć. To jest daleko od Warszawy, daleko od trasy głównej i nikt nie chce, jak będzie obwodnica, będzie większa możliwość i to było już opracowane. Ja jestem natomiast zwolennikiem rozwoju, bo to jest miasto rolnicze. Wszyscy ludzie obok, którzy mieszkają w tych osiedlach, to wodzą się, nie wiem jak panowie z Ciechanowa jesteście. Z Ciechanowa. Ale rodzice ze wsi tam, tak. No i moja żona też, bo ja nie jestem z Ciechanowa, ale moja żona przyjechała i wszystko mają ziemię, bo i sąsiedzi utrzymują się z ziemi, oni nie muszą nawet pracować. Ale wszędzie każdy ma ziemię, to jest rolnicze, powinny być znowu chłodnie, przetwórnie, cukrownia powinna być, bo ziemie są dobre i tak dalej. I ten rozwój został zaniedbany poprzez nie wiem kogo, bo się nie interesowałem, bo cały czas sportem się interesowałem, ale powinno być iść w kierunku miasta rolniczego, a nie przemysłowego. Powinno dać impuls do produkcji zdrowej żywności. Miasto tak na to się teraz. Tak. No już okres tej mojej młodości, takiej inicjatywy mija i ja jestem świadomy, że jestem za stary już do wielkich inicjatyw i jakichś tam pomysłów, takich realizacji. No, nigdy nie jest za późno, żeby coś... No nie wiem, nigdy nie jest za późno, ale ja już odczuwam zmęczenie materiału i także naprawdę wolałbym, żeby tacy ludzie jak pan, młodzi, z inicjatywą po studiach, zajęli się tymi problemami Ciechanowa i z nową myślą, z nową inicjatywą, siłą woli swojej. Oni więcej zrobią jak my starzy. Bo ci radni, którzy są starzy, ja nie wiem, ja to nawet nie będę startował. I ja podejrzewam, że powinni młodzież pewna, oczywiście są potrzebni ludzie, którzy doświadczeni. Mi się wydaje, że ludzie z Ciechanowa zrozumieją to i będą wybierać takich ludzi, którzy są potrzebni dla rozwoju miasta i dla tacy, co stagnację tworzą. Ale ja uważam, że jest w tej sytuacji, jakie w tej miasto jest niezadłużone jest miasto przede wszystkim. Bardzo dobrą, ja jestem radykalnym człowiekiem, bardzo dobrą inicjatywą w Ciechanowie było przejęcie tych śmieci przez miasto i wzięcie pod, mimo długów, mimo, ja wstałem wtedy na sesję i powiedziałem, że jestem pierwszy raz usatysfakcjonowany, że nie poddaliśmy się, nikogo się nie wystraszyliśmy, się ani Warszawy, nikogo i staramy się zrobić swoją inicjatywę, która później dla miasta będzie przynosiła zyski. Bo to śmieciowe to zawsze zyski przynosi. Jak będzie to w mieście, nie daj Boże prywatne ktoś będzie chciał później to zrobić, ale chyba nikt do tego nie dopuści. Jeżeli będzie to dla miasto miało, i to zawsze, to jakiś, zawsze zysk jakiś, będzie. Jakiś zysk, co zawsze będzie zysk, rozwój, tak? Także jestem jako radny, co tu można zrobić? No, można jeszcze, ważną rzeczą jest zrobienie tego zamknięcia klamrą tu z tych ośrodków sportowych, to jest zamknięcie klamrą, zrobienie tego basenu jeszcze, bo jest troszkę w takim stanie już ten odkryty, tak? Odkryty, trzeba by było go zrobić jeszcze, zrobić bieżnie, skocznie i tak dalej, przygotować do lekkoatletyki. Bo tu lekkoatletyka tak... Lekkoatletyka w ogóle nie może... Kuleje, ale w ogóle nie ma. Mają, w szkołach mają, ale później nie ma gdzie tego człowieka dalej kształcić. A podstawówki nie mają gdzie czwartku robić, na zawody się jeździ do mławy. Na tarta, bo nie wolno na żużlu już jeździć, BHP zabrania w sporcie. Także jest sytuacja, można powiedzieć, 50 na 50. Nie jest źle, ale można jeszcze więcej, tylko lepiej. Trzeba, jak to się mówi z jajami, iść do przodu i patrz. Ja już tego nie potrafię, bo jestem za stary, więc apeluję do młodzieży, niech startuje, niech walczy,
niech z nowymi pomysłami wychodzi, nie z takimi pomysłami, że tylko pieniądze z miasta będą chcieli wziąć, tylko takie, że dadzą dla miasta jeszcze przy okazji, miasto zarobi i będzie miało na dla ludzi biednych na przykład odnowienie bloków. Na przykład odnowienie bloków i wprowadzenie im tam ciepłej wody i ogrzewania z miasta na przykład, a nie jakieś piecyki jak w średniowieczu, prawda? Dokładnie. To jest tragedia. Dla mnie to jest tragedia. Dobrze. Proszę. Dziękujemy. Zagadałem bardzo. Was za mocno. Dziękujemy.